Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem W40, tym razem Wojownik i tym razem poklikamy sobie na nim lochy, bo wiem, że dużo osób właśnie tam pisało w komentarzach, abym wreszcie jakieś lochy na nim ponagrywał, poklikał na odcinku, a nie tylko właśnie omawiał, tak wiecie, to co się zmieniło przez tam ostatnie kilka dni, więc dzisiaj sobie te lochy poklikamy. Mam już tutaj pozmieniane itemki, jak mogliście, możecie porównać z ostatnim odcinkiem, tutaj tarczę mam wymienioną, jakieś tutaj rękawice, hełm generalnie powymieniałem, aby mi dawały więcej statystyk, także sobie po prostu zaraz do tych lochów skoczymy. Awki dzisiaj jeszcze w ogóle nie robiłem, ponieważ no chcę nabić trochę leveli i dopiero wejść do tej karczmy, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej, na sam początek może sobie wrzucimy tą tarczę naszą starą do kibelka, aby to już mieć z głowy, rozmontujemy tutaj. Tutaj mam jakieś itemki, to je trzymam dlatego, że mają klejnoty, w razie będę je sobie po prostu podmieniał. Ponieważ jak pewnie wiecie z ostatniego odcinka, ja to w ogóle dzisiaj nagrywam, to jest sobota, pewnie wam to wrzucę w niedzielę, bo tak nie chcę już wczoraj, czyli dla was w sobotę pojawił się jeden film, nie chcę już rzucać drugiego, więc pewnie wrzucę to w niedzielę. Jak pewnie wiecie, jak oglądaliście film z piątku z W40, no to będę tutaj powoli raszował tą kopalnię na 10. Kwaterki sobie machnę na 8, za niecałe 7 godzin mi się skończą i już lecę tą kopalnię, jak pozamykam lochy to pewnie poskracam, o ile mi starczy surowcy i będę kopał już to serce. Dobra, jako my mamy tutaj dzisiaj misję wydobyć klejnot 1 razy, to będę to musiał zrobić, a to może nawet teraz już machnę, to będzie z głowy. Dobra, co tutaj dalej? A ręki na razie nie będziemy robić, no tak tutaj wygląda ten nasz menadżer areny, powiedzmy. Zaraz tu sobie jeszcze ulepszę do 50. O, dokładnie, a nawet nie mogę jeszcze, dobra, to za chwilkę to zrobię. Tutaj nic nie robimy, tutaj nic nie kupujemy, tak jak mówię, wszystko mam wymienione. Broń mam jeszcze tą, co na ostatnim odcinku, natomiast ona jest ze 108 levela, już widziałem, że mi się lepsze trafiają, ale mam teraz dwóch zwiadowców w lochach, więc mi jest potrzeba po prostu troszkę więcej HP, a jak mi się trafi jakiś wojownik, to wymienimy sobie na broń tylko na siłę. To nie wiem, czy w tym odcinku, czy ja to sobie zrobię samemu, ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, no to w sumie tyle. A, machnąłem sobie tego Capisciego, na którym ostatnio żeśmy się zatrzymali, jeżeli chodzi o ten loch. Po prostu na ostatnim odcinku mieliśmy, stwierdziłem, że go już nie machnę, a sobie zrobiłem tak około, nie wiem, 10 prób, coś takiego, bo już nie wytrzymałem jednak, to w ogóle zaraz po odcinku, to też po tym żałowałem, że na odcinku tego nie machnąłem dla testu i właśnie ten Capisci padł, więc jeszcze nam tam levelek jakiś podskoczył, zanim jeszcze wróciliśmy do tej awki właśnie wtedy w piątek, gdy nagrywałem ten poprzedni odcinek, no i tutaj możecie zobaczyć walkę, jak tutaj ona wyglądała. No i tak jak mówię, no itemki mam w miarę świeże, mam w miarę powymieniane, oprócz tej broni, tą broń pewnie jeszcze sobie zmienię, jak jakieś lochy popchnę i zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądać. No już będę się chciał zbliżać do zamykania tych pierwszych 9 lochów, bo jednak już wypadałoby to zrobić. No i tutaj jeszcze bloczek na szczęście i pokonaliśmy go. Dobra, to już mogę odznaczyć, bo to specjalnie wam zostawiłem na ten odcinek. I chyba tyle, tak jak mówię, wszystko porobię tutaj po tych lochach, to już sobie samemu po prostu, aby was tutaj nie zamęczać i nie nudzić, a też może dzisiaj nawet 120 wbijemy, nie wiadomo. Po prostu wchodzimy do lochów i klikamy. Mamy tutaj szkaradnego demona. To jest zwiadowca i zobaczcie, bardzo szybko padł. Tutaj mamy też zwiadowcę, to jest 180 level, więc jest troszeczkę mocniejszy, a tu jest chyba, z tego co kojarzę, też zwiadowca, więc sobie po prostu machniemy. No tutaj mamy pasek, co prawda tracimy po 11 głównych stat, ale nam boki rosną, ale dobra, chyba na razie nie będziemy tego wymieniać, tak mi się wydaje przynajmniej. Próbujemy tego zajączka. Tego zajączka też powinniśmy tutaj w miarę szybko machnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. No parę razy mu tam zostało mało ilość HP, ale no on tutaj ma 3400 już tej zręczności, no jest tutaj mocniejszym zawodnikiem, z tym, że no zobaczymy, jeżeli on nie padnie, to może pójdziemy do tamtego, chociaż tamten jest w teorii mocniejszy, więc nie wiem. O, tam jaka bliska próba, kurde, no z tymi zwiadowcami jest tutaj dosyć ciężko, no jednak mają większą szansę na unik, aniżeli my na bloczek. A też tutaj, jak widzicie, po ilości grzybów nie będę szarżował, ale padł. Okej, okay, super, 118 level, świetnie, nic niestety nie dostaliśmy z niego. I co my tutaj teraz mamy? Teraz mamy Banshee. Banshee to jest niestety mag i nie wiem, czy ten mag nam padnie. Tutaj już raczej będzie potrzebna inna broń, chociaż zobaczcie, tam 89 tysięcy. Dobra, wejdziemy do tego zwiadowcy jeszcze. On ma tutaj podobne statystyki co tamten. Zobaczymy, czy on nam tutaj też padnie. I oj, tam bliska próba.
i być może sobie już tą broń poszukamy, jeżeli on by tutaj nie padł jeszcze w... opadł, dobra, to nawet nieistotne, super, strasznie się cieszę. Czy ja wam te walki będę pokazywał? Chyba nie ma co. No i tutaj mamy przybysza z kosmosu, to jest mag 185, a ta Banshee ma który? 190, czyli tego maga byśmy w teorii tutaj musieli lepszego, znaczy tego maga lepiej klikać. Może tutaj go sobie klikniemy parę razy, skoro ta Banshee tak mało było potrzeba, aby ją pokonać po prostu. Natomiast nie wiem, czy chyba tej broni, no dobra, jeszcze z 10 prób, bo tam były jakieś bliskie, no tam znowu bardzo bliska, ale dobra, poszukamy tą broń na samą siłkę, zobaczymy, czy nam coś tu fajnego wyleci z fajnym rozrzutem, no bo po prostu te obrażenia się przydadzą, nie? Troszkę tam HP stracimy, ale jednak na tych... O, mamy jakiś epik... No ale nie, no dużo średnich nam dodaje, ale my wolimy jednak na samą siłę. Tutaj co w ogóle za broń? Na wytrzymałość. No nie wiem, w sumie czy na magów by to nie było lepsze? W sumie 24 średnie, dobry rozrzut. Chociaż no nie jest taki dobry, bo ten górny mamy tylko 320, no ale średnie większe. No nie, dobra, poszukamy na tą siłę, nie będziemy tutaj kombinować. Mam nadzieję, że nam w miarę szybko wpadnie. O, i coś jest, 22 średnie, tylko rozrzut taki sobie, szczerze mówiąc. Ale chyba nie będziemy narzekać, tylko go machniemy i spróbujemy te lochy pocisnąć. Poczekajcie, tą broń to ja zbytnio nie chcę marnować. Tutaj mam jakiś kamyczek, bo wiecie, ja sobie wolę to zostawić i do kibelka spuszczać, bo jednak nieraz to szukanie tych epików w tym sklepie jest bardzo kosztowne. Dobra, spróbujemy sobie teraz, czy on nam padnie. Czy będzie jakaś fajna, bliska próba. Mamy jeszcze sporo golda, może ja tego golda bym troszeczkę w HP tutaj dał, aby mimo wszystko troszkę nadrobić to, co żeśmy stracili na tej broni. Także sobie tutaj trochę damy w to HP i może trochę w szczęście nawet niech będzie. Za wiele nam to co prawda nie da, no ale zawsze coś, bo to tego szczęścia już dawno tutaj nie ulepszaliśmy, jak widzicie. Nie za wiele nam tutaj to daje, w sensie nie za wiele kosztuje w ten sposób. No i dobra, no próbujemy tego przybysza i od razu padł, zobaczcie, 121 poziom, super. No i już doszliśmy do tej nieszczęsnej maszyny do zabijania, która no może być dosyć ciężkim orzechem do zgryzienia, powiedzmy. I tutaj mamy tą Banshee, no tą Banshee sobie spróbujemy machnąć, zobaczymy, czy ona nam padnie. To jest 9 na 10, więc 10 my już na pewno też pokonamy, bo 10 to jest to nasze odbicie lustrzane, tylko mam nadzieję, że ta Banshee to tutaj nie będzie, wiecie, nie wiadomo ile grzyba na nią potrzeba. No i co? No i chyba będę, ja mam w ogóle statystyki, jak Timelek mi wysłał na Discordzie screena, gdzie pokazał mi swoje staty, jak pokonał właśnie tą maszynę do zabijania. No my dzisiaj jej raczej jeszcze nie pokonamy, raczej tutaj nie ma opcji, żeby właśnie to zrobić. Aczkolwiek jutro myślę, że już może by to nawet padło. No zobaczcie tutaj, kurde, ta Banshee nie chce. Może jeszcze tego kryta trochę podreperujemy sobie. I może jeszcze tego HP trochę, chociaż tego golda też nie mamy za wiele. Damy jeszcze tutaj może tyle. Cyk, i może jeszcze troszkę w to HP, ale tu za wiele nam to nie da. No dobra, dobra, nie to. Pomyłeczka. No tą Banshee musimy machnąć, no musimy, bo to jest jednak... No są tam jakieś bliskie próby, kurde. No tak nawet do 50 grzybów myślę, że będę mógł na spokojnie sobie ją przeklikać. Potem to lustrzane odbicie bardzo prosto nam padnie. Tylko żeby ta Banshee nam się tutaj ugięła. Nie wiem, no może tutaj jednak więcej HP by było potrzeba. W sensie, aby tą broń zmienić, ale jednak no te średnie dużo dają, że nam dało tam 22 chyba, czy coś koło tego. Więc jednak wydaje mi się, że mimo to ona tutaj powinna paść. Aczkolwiek to też, wiecie, to jest taki tak samo śliski temat, jeżeli chodzi o te lochy. No tam jakieś krytyki mocniejsze i kurcze. Jest, padła, dobra, super. To sobie nawet chyba zapiszemy, zapisało mi się chyba. Banshee, obejrzymy to, bo to był jedyny loch, który dzisiaj stawiał taki większy opór. Pierwszy krytyk, drugi zwykły, trzeci zwykły, ona też same zwykłe. Tutaj mocny krytyk, 403. Tutaj znowu zwykły, no i zobaczcie, malutko HP nam zostało, ale padła. Nawet ostatni nie krytyk, nie tak źle. Dobra, no i teraz mamy walkę ze sobą. Tutaj ludzie mówią, żeby zdejmować broń, ale nie wiem po co, bo no jak widać... Nie jest to zbytnio potrzebne.
Okej, mamy znowu jakiś epik, to jest klata na wszystkie staty. Nie wiem, czy ją szczerze mówiąc używać, czy też nie. Tutaj to już muszę się w ogóle zastanowić, jeżeli chodzi o tą naszą maszynę do zabijania. Ja tutaj może tą inteligencję też troszkę podreperuję, jeżeli chodzi o ten bok, aby ona nam aż tyle nie biła, ile nam faktycznie będzie biła. I co, czy my chcemy ją dzisiaj próbować? No może spróbujemy na odcinku, może się jakoś szczęśliwie trafi. Ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, aby to dzisiaj zostało pokonane. Oj, w ogóle tu za dużo poleciałem, kurde, to też się zamyśliłem. Poczekajcie, bo ja tak szczerze myślę sobie, to są stare itemki, to ich na pewno nie będziemy używać, ale myślę sobie, czy by tutaj tego pancerza nam daje 1000, chociaż to nam maga za dużo nie da, ale no jednak te boki i tracimy 101 siły, tu by trzeba zrobić dziurę. Ale chyba się skusimy. Nie wiem, czy to dobra decyzja. Możecie mi napisać w komentarzu. Możecie w ogóle zostawić kciuka w górę, jeżeli wam się filmik podoba. To też będę na pewno uradowany. No ale okej, tracimy trochę tej siły, ale za to zyskujemy boki, zyskujemy HP, zyskujemy trochę szczęścia. I jak nam tutaj, jeżeli chodzi o bronię? Broń nam leci plus 6. Tutaj też plus 6, no to nie jest nie wiadomo co. No dobra, oj, nie ten Enter, sorki, pewnie słyszeliście. No dobra, spróbujemy tą maszynkę do Tagilu, do 80 grzybów. Może padnie, może tak. A jeżeli nie, to ja na pewno jutro coś pokminię jeszcze tam z chłopakami na Discordzie i ich dopytam, co na moim miejscu by zmienili. Ja tam też muszę spojrzeć na te staty jak Timelka, jak on ją pokonał. On tam mi pisał, że dużo jest potrzeba kryta też, aby ona siadła. No tam 200 tysięcy HP. No myślę, że ona jest do zrobienia. Tylko pytanie właśnie za ile. Nawet na tym secie, który my teraz mamy, tylko no nie wiadomo, czy ona tak nam fajnie tutaj padnie, tak szybko. No dobra, do tych 60 dobijemy. Jeszcze 10. Zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego wyjdzie. No niestety nic, dobra. Tak naprawdę założenie na odcinek zrobiliśmy, dlatego że pokonałem wszystkie lochy, jakie tylko mogłem. Została mi tylko ta maszynka. Tą maszynkę, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że machniemy już jutro. Takie mam po prostu przeczucie, tutaj sobie weźmiemy tą misję, takie mam przeczucie, że ją właśnie machniemy jutro i będziemy już tutaj musieli raszować powoli tą kopalnię, będziemy musieli coś tam poskracać, porobić. Jeszcze dzisiaj mówię, nie robiliśmy wcale awki, tych surek nam raczej starczy, jak jeszcze jutro zrobimy na, w sensie dla was jutro to jest poniedziałek, ale ja to nagrywam w sobotę, więc mówię tak jakby to była sobota. Jak jeszcze jutro, czyli w niedzielę tych surek sobie tutaj podostaję z awki, dzisiaj jeszcze mam całe 3 paski do zrobienia, to na pewno myślę, że na jednym można powiedzieć raszu, nazwijmy to, tą kopalnię sobie pchniemy i na 10 poziom i od razu do serce wydropimy, więc tak wydaje mi się, że może maksymalnie w poniedziałek już by ta kopalnia była zrobiona, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że w końcu lożki na wojowniku wam się podobały, że w końcu jesteście usatysfakcjonowani, można tak powiedzieć. Dziękuję wam raz jeszcze za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawiajcie subskrypcję, zostawiajcie kciuki w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów, komentarz możecie napisać. Ostatnio na wczorajszym odcinku stosowałem taką taktykę, że jak dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu pirodliszka w tamtym odcinku, więc teraz możecie w komentarzu napisać maszyna, jeżeli dotrwaliście właśnie do końca. Dziękuję z góry, trzymajcie się i cześć!